Dzień dobry Państwu, Marcin Cuk, Telewizja Niezależny Lublin. Witam Państwa w kolejnej odsłonie spotkań z panią dr Ewą Kurek. I po pewnej naradzie doszliśmy do wniosku, skoro tak trawestując remarka na wschodzie bez zmian, to zajmiemy się może innym, bardziej interesującym nas tematem, a mianowicie wrócimy do kwestii wielkich Polek w dobie Rzeczypospolitej. I chcielibyśmy w związku z tym podjąć ten wątek, przybliżając kolejną postać, o której opowie pani doktor zaproszona do studia. A kto to będzie, to dowiemy się z ust samej naszej gościni, że tak powiem. Witam Dzień Państwa. Dobry pani doktor. Dzień dobry panie redaktorze. Rzeczywiście ten temat kobiet zaczęliśmy przed wojną rosyjską, jak państwo pamiętacie, od Sygrydy Wstorady, czyli siostry Bolesława Chrobrego, która rządziła całą północą. I no, wojna na Ukrainie przerwała ten temat. A wracamy do tego, myślę, że warto wrócić do tego tematu, proszę Państwa, z jednego powodu. Dlatego, że to, co te ruchy kobiece, które obserwujemy w tej chwili w Polsce, to ja kobieta uważam, że to jest porażające. To jest, nie mieści się zupełnie w głowie. I trochę porozmawiamy sobie o kobietach w przeszłości z kontekstem dzisiejszych czasów i tych ruchów feministycznych, jakiegoś wyzwolenia kobiet, parytetów i tego wszystkiego głupiego, czego doświadczamy. I taką postacią średniowieczną, kolorową postacią, właściwie dwoma postaciami, ale głównie jeśli chodzi o kobietę, była Elżbieta Łokietkówna, córka Władysława Łokietka i siostra rodzona króla Kazimierza Wielkiego. I no nawet jak pomyślimy na współczesne czasy, to tak, żyła dość długo jak na czasy średniowieczne, dlatego że żyła 75 lat. Urodziła się w 1305 roku i jako 15-letnia dziewczynka była bardzo dobrze. Znała języki i wychowywana była też przez klaryski w Starym Sączu i do śmierci związana z tym klasztorem. Mając 15 lat została wydana za mąż za króla Węgier, Karola Roberta. Karol Robert był trochę od niej starszy, ale niedużo. Stracił dwie żony po prostu w młodym wieku, no i została jego żoną. I to, co wniosła na dwór króla Karola Roberta, to po pierwsze właśnie takie, to co my mamy, takie Polki nigdy nie były takimi potulnymi kobietami. I te wielkie i królowe i zwykłe chłopki też. Przy koronacji to było nowum, i na Węgrzech i w ogóle. I zażyczyła sobie, żeby ją też ukoronowano. Czyli ukoronowano króla, ukoronowano ją po ślubie koroną królewską świętego Stefana, przeznaczoną dla królów. A jej po ślubie położono na głowę też koronę. I zresztą tu widać taka rycina średniowieczna, że stoi Elżbieta Łokietkówna obok swojego bierze poślubionego męża i ma na głowie koronę. Znaczy, ona, Polka, powiedziała: dobra, będę królową, ale nie taką malowaną, tylko mam mieć rzeczywiście atrybuty królewskie i władzę królewską. Było to bardzo udane zresztą małżeństwo. To, z czego słynęli, ale duszą tego wszystkiego była Elżbieta, to oprócz władania, rządzenia, ten dwór prowadzony przez nią był bardzo wesoły.
Bardzo często na dworze węgierskim przebywał jej brat, starszy od niej o 5 lat, późniejszy król Kazimierz Wielki. Doczekała z Karolem Robertem 5 synów, ale to przyszłość. Na razie jest młodą dziewczyną, królową Węgier, i przyjeżdża do niej bawić się na dworze Kazimierz Wielki. I z tego w zasadzie najbardziej znają naszego króla Kazimierza Węgrzy. I to jest cała historia opisana wielokrotnie i do dziś legendy krążą o tym. Jest rok 1330, czyli Kazimierz Wielki ma 20 lat, a jego siostrzyczka Elżbieta Łokietkówna ma lat 25. Jak było naprawdę, nie wiadomo. No dochodzi do romansu z córką Felicjana Zacha, takiego rycerza. No i niestety nasz Kazimierz Wielki, który zresztą później w życiu słynął z wielu romansów, wdaje się w romans z młodą dziewczynką rycerza Felicjana Zacha. Jak było naprawdę, to tam specjalnie nie wiadomo, ale w każdym razie Kazimierz Wielki, Elżbieta Łokietkówna jest posądzana po dziś dzień, że to ona stała za tym romansem, umożliwiała spotkania i tak dalej swojemu bratu. W każdym razie, jak dowiedział się ojciec Zach, no, żądał ślubu. No wiadomo, że królewicz książę Polski nie może się żenić ze szlachcianką. I po prostu Kazimierz Wielki siadł na koń i uciekł do Krakowa. Natomiast ojciec, ten rycerz Felicjan Zach, wpadł do królewskiego, do zamku królewskiego i z mieczem rzucił się, chciał zabić oboje. I Elżbietę Łokietkówną i jej męża. Król Karol Robert schował się za stół, a Felicjan Zach mieczem trafił w rękę królowej Elżbiety Łokietkówny i po prostu odciął jej 4 palce. I do dziś jest to taki temat po prostu bardzo kolorystycznie przedstawiany. I o czym mówimy? Mówimy o tym, że ta Elżbieta Łokietkówna była młodą dziewczynką, spadły na nią obowiązki, ale umiała się bawić, miała pełne prawa i królowe, i kobiety, i aktywne życie prowadziła polityczne. Nikt nie kwestionował tego, że właśnie ona jako kobieta jest królową i ma te same prawa co jej mąż do rządzenia, do szacunku i do wszystkiego. I taki najbardziej może taki moment, kiedy na nią spada właściwie królowanie, tym razem w Polsce, to jest rok 1370. Umiera Kazimierz Wielki, jej brat, i dramatem Kazimierza Wielkiego było to, że nie doczekał syna. W Polsce dziedziczyć córki nie mogły, kobiety nie mogły korony dziedziczyć. W związku z tym oddał koronę Ludwikowi Andegawińskiemu, czyli wnukowi swojej siostry Elżbiety Węgierskiej Łokietkównej. Ponieważ jej wnuk Ludwik Andegawiński musiał siedzieć w Budapeszcie i rządzić Węgrami, no to do Polski przyjechała właśnie Elżbieta Łokietkówna i zażądała, żeby nadano jej tytuł Elżbieta z Bożej Łaski, starsza królowa Polski. Starsza w sensie tym, że nie była oczywiście żoną swojego wnuka rządzącego na Węgrzech, ale w jego imieniu sprawowała rządy w Polsce i te rządy, te 10 lat jej rządów zapisało się bardzo, bardzo korzystnie dla Polski w tamtych czasach. Jej następczynią była, jak wiemy potem, królowa Jadwiga,
wydana za Jagiełłę. To była wnuczka Elżbiety Łokieć-Głównej. Także jeśli popatrzymy na te czasy średniowiecza, to proszę Państwa, taka barwna postać Elżbiety Łokieć-Głównej jest bardzo dobra, że w Europie wyglądało pewnie to inaczej. W Polsce kobiety zawsze miały po prostu określoną pozycję i królowe, i chłopki. Przypomnę Państwu, jakiś czas temu mówiłam, że to prawo polskie, jeśli chodzi o kobiety, które zresztą ukształtowało nas właśnie w taki sposób, to oprócz takiej natury bojowniczej i bardzo konkretnej, to jak wspomniana Sygryda Storada, która rządziła właściwie poprzez synów i Anglią, i Norwegią, i Danią, i Szwecją. I to mamy tutaj Elżbietę Łokieć-Główną, która jak zostaje przed nią zadanie postawione, czy sprawowaniem współrządów na Węgrzech, czy sprawowaniem roli królowej, czyli króla Polski, doskonale sobie daje rady i nikt nie ma z tym problemów. I teraz proszę Państwa, jak popatrzymy na współczesność, to dokładnie tak w Polsce jest. Statystyki mówią, że jeśli chodzi o zarobki, to Polki w tej chwili są na jednej z najlepszych pozycji w Europie, jeśli chodzi o zrównanie zarobków z mężczyznami. I świetnie radzą sobie w biznesie i przez wieki sobie radziło. I to, co właśnie od średniowiecza, co ukształtowało też pozycję Polek, to przypomnę to, co właśnie mówiłem, że polskie prawo było przez wieki wyjątkowe, jeśli chodzi o kraje europejskie, a myślę, że na świecie. Bo oprócz posagu, jaki panna młoda i pan młody wnosili do małżeństwa, było wiano. Ten zwyczaj wianowania, że czy chłop, czy szlachcic, czy król z majątku wspólnego po ślubie wszedł do notariusza i wyznaczał swojej żonie wiano, czyli około 10% czy majątku wspólnego było do wyłącznej dyspozycji kobiety. I czy, powtarzam, czy chłopki, szlachcianki i królowe. Królowa, bo ona na przykład została wywianowana przez Zygmunta Starego Wołyniem. I to były typowe ziemie, z których dochód był do wyłącznej dyspozycji kobiety w Polsce. No prosta rzecz, że jak miała kobieta swoje własne pieniądze, to nie była tak bardzo zależna od męża, tak? Że czy chłopka, czy królowa miała do dyspozycji swój majątek, którym mogła sobie zabezpieczyć czy życie, czy potrzeby. I teraz proszę Państwa, jak popatrzę, sama jestem kobietą, ale zidiocenie kobiet, pewnej grupy kobiet, umówmy się, na szczęście jest to margines, ale to zidiocenie po prostu poraża. I te pomysły feministyczne, na przykład sprawa parytetu. Co to jest parytet w polityce czy w zawodach? Że ma być tyle i tyle kobiet. Sama uprawiam zawód typowo męski, proszę Państwa, dlatego że i na studiach na 30 parę osób na naszym kierunku było 7 dziewczyn, resztę chłopców. Teraz w większości, jak jadę na konferencje historyczne czy jakiekolwiek, to ostatnio byłam w Zawoi na temat Rosji konferencja i miałam tam referat, wykład. No się okazało, że na około 100 osób uczestniczących w konferencji to było 2 czy 3 kobiety. To, i z tego tytułu i ma być parytet. No jaki parytet, że ma być połowę... Na historii, na studiach ma być połowę dziewczyn, połowę chłopaków, a potem w zawodzie ma uprawiać zawód historyka też parytetowo. Nie ma. A w polityce czy w czymkolwiek, że jak popatrzę na te posłanki Jachiry czy jakieś tam
wybrane być może chyba z parytetu, to po prostu wstyd mi być kobietą, więc to w ogóle dyskusje o parytetach są tak idiotyczne, że w głowie się nie mieści. Szczególnie w polityce. Ja nie mówię, że są kobiety politykami, potrafią być wspaniałymi. Chociażby jak wspomniana Elżbieta Łokietkówna. Młoda dziewczynka, która nagle musi zostać królową czy królem Polski już w wieku starszym. Daje radę. Tu parytety nie pomogą. Albo się ma talent do tego, wiedzę odpowiednią, albo nie do wykonywania określonego zawodu. No, ostatnio poraziło mnie najbardziej, proszę państwa, nie wiem czy słyszeliście państwo, że w Teatrze Dramatycznym w Warszawie gdzieś w holu, została wystawiona rzeźba Złotej Waginy w Teatrze Dramatycznym. Autorką tej rzeźby jest Iwona Demko, jakaś rzeźbiarka nikomu nieznana po prostu, bo przecież nie można zdobyć sławy rzeźbiąc jakieś takie bzdury jak wagina. Motywacja do stworzenia tej rzeźby to już w ogóle poraża. I żeby kobiety pokochały tę część swojego ciała. Babo głupia, puknij się w głowę. Dlaczego kobiety mają nie kochać jakiejkolwiek części ciała? I ty będziesz uczyć po prostu. W każdym razie można to zobaczyć w internecie, tę waginę. Ja dyrektorem Teatru Dramatycznego została jakaś kolejna wariatka, Monika Strzępka, która ogłosiła, że Teatr Dramatyczny w Warszawie będzie feministyczną instytucją kulturalną. No, czyli kobieta to jest wagina, czyli te idiotki sprowadzają kobietę po prostu do pewnej części ciała, właściwie wej tylko kobiecie. Ale przecież kobieta to nie jest wagina, tak jak mężczyzna to nie jest penis. Lewactwo, proszę państwa, tak się zastanawiam, skąd się to bierze. To naprawdę jest nieprawdopodobne, bo żeby to zrozumieć, te ruchy idiotyczne, to trzeba wiedzieć, że właściwie po 100 latach komunizm, właściwie ten komunizm stworzony został na początku XIX wieku ideologicznie. I idea była po prostu jedna, że żeby społeczeństwo zapanować nad społeczeństwem, to trzeba po prostu zniszczyć państwa narodowe, zniszczyć rodzinę i odebrać ludziom Boga. Czyli, bo te baby, te idiotki po prostu nie dbają o rodzinę, bo chodzą, mają tam te bransoletki, 8 gwiazdek i najważniejsze co w życiu kobiety to jest wagina i prawo do aborcji. I do tego sprowadza się feminizm. I teraz jak popatrzymy na te postaci średniowieczne, bo Elżbieta Łokietkówna żyła 700 lat temu. I jak popatrzymy na jej życiorys i środowisko, w którym się obracała, to było to normalne, bo były i romanse, i zabawy, i rządzenie, i obowiązki, i rodzenie dzieci, wszystko razem, to co w życiu człowieka jest ważne, tak? A tu sprowadza się wszystko do kobieta to wagina, mężczyzna to penis. I cała ta chucpa po prostu w Teatrze Dramatycznej związana z tą Moniką Strzępką, dyrektorem Teatru Dramatycznego. Zresztą wyczytałam ostatnio, że została zwolniona z funkcji dyrektora przez wojewodę mazowieckiego Radziwiłła. Na szczęście ktoś jeszcze jest przytomny, bo tym dyrektorem została dzięki panu Trzaskowskiemu, który też chyba ma tylko waginę po prostu w głowie. Proszę państwa, ten trend właściwie z inspiracji lewackiej, komunistycznej, bolszewickiej, bo bolszewicy też po rewolucji 17 roku ogłosili wolną miłość i w Rosji to było dość powszechne już nawet przed rewolucją, że
w XIX wieku i wcześniej, tak jak mówiliśmy o Rosji, że też nie jest to kraj chrześcijański, że powstawały grupy religijne, które na przykład zakładały, że powstanie osada czy wieś złożona z kobiet do dyspozycji po prostu wszystkich mężczyzn i odwrotnie osada mężczyzn do dyspozycji wszystkich chcących seksu kobiet. Potem po rewolucji to było powtórzone w wersji wolnej miłości w Rosji. Ta wolna miłość spowodowała, że i w latach 20. i po dziś dzień zresztą, proszę Państwa, to jest dramat Rosji, jest około 1 000 000 bezprzyzornych dzieci, czyli dzieci bez rodzin, rodzonych po rewolucji w ramach tej ogłoszonej przez Lenina i wolnej miłości. Rodziły się dzieci, których nikt nie chciał wychowywać. I tak to od 100 lat jest, że do dziś w Petersburgu, w Moskwie te dzieciaki porzucone przez rodziców żyją w metrze gdzieś w jakichś zakamarkach i tego szacuje się, że tych dzieci jest około 1 000 000. No tutaj teraz cała ta, natomiast wracając do całej tej chucpy w teatrze dramatycznym, To proszę Państwa, to jedyne skojarzenie moje, ale to znowu profanacja wszystkiego. W starożytnej Grecji było takie święto Halloa, się nazywało. Święto Halloa związane było z boginią Demeter, czyli ta jak gdyby matką ziemią. I było to święto kobiet. Też na wiosnę, to jak pomyśleć o Dniu Kobiet, 8 marca, mniej więcej, być może to jest nawiązanie do tego, ja jak historyk mam jedno skojarzenie. I to święto polegało na tym, że to był dzień, jeden dzień, w którym mężczyźni siedzieli w domu. Nie wolno im było wychodzić na ulicę. Natomiast kobiety w miastach, miasteczkach szykowały wielkie pieczone z ciasta penisy. I z tymi penisami szły i śpiewały Helloa, Helloa i tak dalej. Potem organizowały sobie biesiady, na których obowiązkiem było opowiadać sprośności i różne rzeczy dziś nazywane seksualnymi, wtedy bardziej kojarzone właśnie z rodzeniem dzieci, z rodzeniem płodów przez ziemię ziemskich i tak dalej. Parę lat temu byłam z moją najmłodszą córką w Atenach. No moje dziecko nie wiedziało i zaskoczone, tak jak w każdym turystycznym mieście w Atenach, tam rozstawione takie stragany i sprzedawane są różne pamiątki. I moja córka mówi, mamuś, popatrz, co tutaj jest. Ja się tak strasznie śmiałam, bo różnego rozmiaru penisy i breloczki i do zawieszenia tu i tam, różnego koloru i rodzaju penisy. No ja wytłumaczyłam swojemu dziecku, że to jest po prostu dobra pamiątka Aten z Grecji, dlatego że to nigdzie indziej nieznane święto i jego forma. Więc te głupie baby te z teatru dramatycznego i z różnych z tego środowiska feministycznego teraz, nie mając pojęcia, urządziłyby Halloa. To byłoby śmieszne, to byłoby wesoło. Ale wstawiać w teatrze dramatycznym w holu przy wejściu jakąś złotą waginę wielkości 2 metrów, no to przepraszam, no jest jak gdyby jeszcze bardziej zrozumiały, że te kobiety greckie, które niosły wypieczone penisy, a potem te penisy sobie zjadały smacznie, bo to było dobre ciasto. Natomiast tutaj logiki w tym brak. I po prostu nawet trudno, proszę Państwa, to komentować, to zjawisko i ten feminizm współczesny i to wszystko. Ja jedyny raz dałam się skusić na jakieś spotkanie tu w Lublinie feministyczne przed laty
I, no i po pierwszym głosie wyszła młoda dziewczyna i mówiła, że feminizm dąży do tego, żeby mężczyźni rodzili dzieci. To jest infantylne, to jest tak głupie, zwłaszcza, że my Polki naprawdę, nasza pozycja zawsze była inna niż w reszcie Europy i po pierwsze przestawiano. W XVI wieku problem w Polsce był taki, że byliśmy jedynym krajem, z którego płynęły do Watykanu wnioski kobiet o unieważnienie małżeństwa. Te wnioski były podpisywane przez braci i mężów tych kobiet. Czyli Watykan przysłał tu komisję, żeby sprawdzić, o co tu chodzi. No po prostu jak mąż okazywał się pijakiem, jak zdradzał ją, no to kobieta pisała o unieważnienie małżeństwa. Pod tym podpisywali się bracia czy brat i ojcowie. I byliśmy jedynym krajem w Europie, w którym właśnie tak było. Potem następne wieki, to jest sprawa taka, właśnie przyspieszenie tej emancypacji kobiet w Polsce. I trzeba powiedzieć, było spowodowane rozbiorami, dlatego że na przykład w czasie powstań i po powstaniu kościuszkowskim i potem po powstaniu listopadowym i styczniowym i wszystkich zaczęła się taka emancypacja kobiet, przybrała takie tempo niespotykane właśnie w żadnym innym regionie, dlatego że no, mąż ginął albo był wywieziony na Sybir po powstaniu jednym, czy drugim, czy trzecim. Zostawała, Ruscy zabierali majątek i zostawała kobieta z czwórką, piątką dzieci, szlachcianka, która musiała na te dzieci zarobić, a jedyne co umiała, no to po jakiejś pensji umiała pisać. To tutaj chwała wieczysta kancelariom adwokackim przede wszystkim, które w Polsce za punkt honoru postawiły sobie zatrudnianie tych kobiet, żeby dać im możliwość po prostu utrzymania rodziny. I nikt już potem w XIX wieku nie pytał żadnej, jeśli popatrzymy, że ten kontekst, że prawo wyborcze Szwajcarki dostały dopiero w 1976 roku, a do końca lat 60. każda kobieta we Francji musiała, żeby podjąć pracę, musiała otrzymać pisemną zgodę męża, to w ogóle no, Polki się nikogo nie pytały po prostu. Trzeba było zarobić, zarabiały i potem w XIX wieku ten ruch, trzeba powiedzieć, takiego zdrowego feminizmu i usamodzielniania się kobiet dotyka wszystkich warstw, bo na przykład jak popatrzymy na rozwój zakonów żeńskich w XIX wieku, to jest boom. Dlatego, że w XIX wieku rzeczywiście chłopki nie były w dobrej sytuacji, bo miały po prostu do wyboru trzy zawody, albo zostać na wsi, na tych niewielu morgach, bo te gospodarstwa się rozdrobniały i to nie czasy średniowiecza, kiedy chłopskie gospodarstwo liczyło 2-3 łany, a łan 16 hektarów i klepać biedę i rodzić dzieci swojemu mężowi, z tym mężem i z dziećmi klepać biedę, albo pójść do zakonu i albo zostać prostytutką. Także to taka rysuje się w XIX wieku i cała masa dziewcząt idzie do klasztorów po to, żeby służyć ludziom, zakładały przedszkola, ochronki, szkoły i te wszystkie rzeczy. To jest nieprawdopodobna rola kobiet, właśnie chłopek i jednocześnie szlachcianek, które przecierają drogi po prostu pracując na równi z mężczyznami, bo takie czasy, bo trzeba było po prostu to wszystko ogarnąć. I teraz nieświadome tego wszystkiego, te polskie kobiety, bzdury, symbol po prostu swój własny i symbol czego? Wolności. Bo wszystko się sprowadza do waginy. Nie, drogie panie, my, panowie, to nie są penisy, a my nie jesteśmy waginy. Nie sprowadzajcie wszystkiego do
tylko tych dwóch części ciała. Oprócz tego w naszej cywilizacji, w ogóle na świecie, to najlepiej nasza cywilizacja, wielokrotnie tu powtarzam do znudzenia, wywodzi się z Grecji. Grecji, która nauczyła, odkryła Arystoteles racjonalizm, rolę mózgu, rozumu. Przez rozum to wszystko idzie, a nie przez waginę i przez penis. A teraz właśnie to lewactwo wymyśliło za Leninem, że trzeba wszystko sprowadzić do jednej części ciała, do seksualności i seksualizmu. No i najlepiej, proszę Państwa, to w internecie możecie sprawdzić sobie z tą waginą idiotyczną, która stoi właśnie w holu w Teatrze Dramatycznym, albo już ją zdjęli, nie wiem, bo jeśli straciła stanowisko ta wariatka dyrektorka teatru, to może straciła. Przy otwarciu tej wystawy Waginy Złotej udział wzięła Róża Thun, coś tam wąta, jak ta europosłanka, po prostu córka profesora Woźniakowskiego i profesora, który wykładał przez lata na KUL. On się w grobie przewraca, jak widzi, co ta jego córka wygaduje i w Parlamencie Europejskim. I przy okazji święta Haloa po polsku. To Haloa po polsku. To właśnie tak trzeba nazwać, że Teatr Dramatyczny urządza święt na wzór Greków, tylko w taki karłowaty sposób z tą waginą. To Haloa greckie, starożytne. Tyle, że nie dorasta nawet tym Haloa do pięt. Także, proszę Państwa, my Polki musimy po prostu brać przykład jednak nawet z czasów średniowiecza, tej Sygrydy Storady, to była rzeczywiście, czy ta Łokietkówna, czy potem cała masa innych kobiet, nasza Maria Skłodowska Curie, w końcu pierwsza kobieta noblistka, to są wzorce, a nie głupie baby waginy z waginami po prostu na czole z rozumem. Ale właśnie się zastanawiam, no, taka infantylizacja i zidiocenie kobiet po prostu, które rzeczywiście z dumnych, mądrych pokoleń przez 1000 lat Polek zeszły na samo dno, po prostu na dno waginy. Także opamiętajcie się, kobiety, naprawdę. Zidiocenie jest cała masa. Ja nie chcę tutaj w jakiś sposób szczególny wyróżniać kobiet, bo wśród mężczyzn głupota też jest zjawiskiem powszechnym. No ale jakoś sobie musimy, proszę Państwa, radzić z tym neolewactwem, które jest dla mnie absolutnie zaskoczeniem i sprowadzeniem wszystkiego właściwie do tęczy, do waginy, do penisa. No naprawdę, może trzeba by właściwie w odpowiedzi na te idiotyzmy urządzić greckie Haloa, jak doczekamy wiosny. No mówię, tam to przynajmniej było wesołe, śmieszne, miało też podtekst płodności ziemi, płodności kobiet i tego wszystkiego. I było świętem no, radosnym po prostu. Nie wiem, jak tam greckie ciasto w starożytności smakowało, ale zjadanie tych penisów też miało jakiś swój no, i humorystyczny, i może religijny smaczek. A tutaj no, po prostu to jest żałosne. Drogie panie z Teatru Dramatycznego, naprawdę nie jest potrzebne, nie są potrzebne żadne teatry, jak to powiedziała ta Monika Strzępka, że Teatr Dramatyczny ma być feministyczną instytucją kultury. Niech się pani puknie w głowę po prostu. Feministyczną instytucją kultury. Kultury krążącej wokół waginy, czyli jedynej części ciała człowieka. Droga pani dyrektor, nie wokół tego życie kobiet się toczy na pewno i nikomu nie zaimponujecie. Z drugiej strony
co to za artystka jakaś zidiociała po prostu, która zajmuje się takimi, takimi rzeczami, to już więcej szacunku i radości mam do tych greckich kobiet, które piekły i piekły 2,5 tysiąca lat temu, 3 tysiące te męskie penisy. No proszę Państwa, taki temat dziś, no, smutny, jeśli chodzi o, te, o to zidiocenie feministek. I no jednak z szacunkiem i wzorcem do tej Elżbiety Łokietkównej, o której bardzo, no w większości nie pamiętamy, o tych kobietach. Jeszcze tam królów się pamięta, ale kobiety w Polsce zawsze były w cieniu mężów. I nie mówię tego w złym znaczeniu. Jak trzeba było, to przejmowały rolę mężczyzn, tak jak Łokietkówna zarządzała Polską, czy współrządziła Węgrami. Ale oprócz tego była matką, babcią Ludwika Andegaweńskiego i w jego imieniu po prostu powiedziała: pewnie dziecko, zostań tu na Węgrzech, bo ktoś musi siedzieć tu na tronie, a ja pojadę do swojego kraju, znam Polskę i w twoim imieniu będę sprawowała rządy. I świetnie jej to wyszło. Także to są takie wzorce również dla nas w życiu, że oprócz uprawianych zawodów my kobiety mamy dzieci, mamy wnuki, mamy rodzinę i wcale nie jest to żadna kara boska, bo ja mam 4 wnuków i uwielbiam całą czwórkę i nie czuję się pokrzywdzona z tego tytułu. Jak się ma do życia nas wszystkich kobiet, w większości, poza tym marginesem waginowym, jak się ma ta wagina, symboliczna wagina kobiet, które chcą, żeby ich życie koncentrowało się wokół tej części ciała. No, ale lewaków, proszę Państwa, nigdy nie rozumieliśmy. Ta wersja lewactwa komunizmu, powiedzmy sobie leninowskiego, której doświadczyliśmy w Polsce przez prawie pół wieku, jednak była bardziej klarowna, jasna. Lewactwo dziś, no już nie wie się po prostu, czego się czepić. Jak nie profanacji tęczy, to teraz organizowania teatrów feministycznych na czele, symbolem którego jest wagina. No przestańcie, panie, myśleć waginami. Naprawdę, włączcie rozum. To dobrze wam to wszystko, lepiej wam to wszystko wyjdzie. To zresztą dotyczy też panów, żeby jednak używali częściej rozumu. I tu się zupełnie nie rozumiemy, nie różnimy my, kobiety i mężczyźni. Dziękuję Państwu bardzo. Pani doktor, jak zwykle słuchałem jak zaczarowany. Nie mogę się zgodzić, że kobiety w Polsce nie rządziły, bo przecież wystarczy wspomnieć chociażby królową Jadwigę czy królową Bonę, które odcisnęły bardzo Królowa duży... Jadwiga to jest bardzo ciekawy przypadek, że ona nie była, ona miała, nie miała tytułu królowej. Ona miała tytuł króla Polski. Ponieważ ale prawo... O tym będziemy mówili w następnym programie, pani doktor. Bo prawo tylko... Polski nie przewidywało kobiet w roli króla, tak jak na przykład w Anglii. Ale tu była sytuacja po prostu podbramkowa. Trzeba było, był kandydat ale na króla. Nie zdradzajmy tajemnicy. Niech nasi widzowie dowiedzą się w następnym programie, bo inaczej nie będzie ciekawie. No to skończymy to tak, że mieliśmy jedną kobietę na tronie Polski, która miała tytuł króla. Jadwiga, król Polski. I na tym kończymy. A niech nasi widzowie czekają z zapartym tchem do następnego programu. No cóż, proszę Państwa, jedni używają rozumu, żeby zaistnieć w naszej rzeczywistości, drudzy używają innych części ciała, co było wspomniane przez panią doktor, prawda? No, wszystko można właściwie użyć na dwa sposoby. Jeden użyje młotka, żeby zbudować dom, drugi użyje młotka, żeby sobie zrobić dobrze. To też jakaś innowacja. Ale, proszę Państwa, zostawmy może te
te, powiedzmy, działania innowacyjne, niech sobie, jak to się mówi, idą swoim torem, a my skupmy się na tym, co zdecydowanie ważniejsze. Proszę Państwa, więc spotkamy się, mam nadzieję, za tydzień przy następnej okazji, przy następnej postaci, którą przygotuje pani doktor do omówienia i żebyście Państwo mogli zapoznać się z jej dziejami. Człowiek się uczy całe życie i całe życie historia pokazuje różne ciekawe niuanse, o których nawet byśmy sobie nie uświadomili, gdyby nie takie osoby jak pani doktor Kurek, która nam pokazuje różne ciekawe strony historii. A propos, przepraszam, Rosji, panie redaktorze, proszę państwa, to różnica polega na przykład między Rosją a Polską polega na tym, że my Polki od tej Sygrydy Storady, siostry Chrobrego, symbolicznej po dziś dzień, nie wyobrażałyśmy sobie nigdy i nigdy nas tak nie traktowano, żeby uczta jakaś czy przyjęcie odbywało się tylko w męskim towarzystwie. Kobiety były zawsze właśnie tym duchem, tak jak Elżbieta Łokietkówna, która uwielbiała tańczyć, bawić się, organizować bale i przyjęcia. No i również podejrzana jest o zainspirowanie romansu swojego brata z tą nieszczęsną Węgierką. To w Rosji kobiety po azjatycku. Przy stole siedzieli mężczyźni, a kobiety tylko donosiły. To Piotr I, ten, który panował około 1700 roku, car ruszył na zachód i zobaczył, że kobiety siedzą przy stołach i nakazał po prostu zapraszanie kobiet na przyjęcia i picie kawy. I kazał im pić kawę i jeździł, sprawdzał, czy się w domu pije kawę. Jak się nie piło, to dostawali karę. No to taka różnica jest po prostu a propos Rosji, takie tradycje. I po dziś dzień chyba jeszcze to tam zostało w jakimś sensie. I policja chodzi i sprawdza, czy piją kawę. Nie, no już dziś nie sprawdza, bo... Nie, oczywiście żartuję. Pani doktor, a drogim feministkom przekaz taki, że uczcie się dziewczyny historii Polski, bo to naprawdę, naprawdę interesujący fragment historii świata. I bardzo dużo Polska wniosła do tej historii świata pozytywnego. Tak więc życzę paniom mądrości przede wszystkim w tym, co robią. A proszę państwa, było wesoło, ale teraz niestety smutniejsza treść troszeczkę, ponieważ warunki finansowe, które mamy, jak to się mówi, na co dzień, ulegają znacznemu pogorszeniu, w związku z czym niestety czeka nas sporo cięć, jeśli chodzi o działanie telewizji. Uniknęlibyśmy tego, gdyby każdy z naszych na przykład subskrybentów zechciał nam przesłać minimum po 5 zł. Więc gdyby nastąpiła taka pozytywna sytuacja, uniknęlibyśmy konieczności zmniejszenia niestety powierzchni, którą będziemy zajmowali wkrótce, i konieczności czynienia oszczędności. W tej chwili musieliśmy zrezygnować z kilku prowadzonych programów, dlatego że po prostu nie pozwalają nam na to finanse. Stąd oferta naszej telewizji zubożała. Ale mam nadzieję, że dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa wsparciu finansowemu będziemy mogli z powrotem wrócić do różnych programów, które zarzuciliśmy na razie, i będziemy mogli utrzymać swoje status quo. Bardzo Państwa zatem proszę o to, żebyście wpłacali Państwo jak największą kwotę możliwie na nasze konto i miejmy nadzieję, że spotkamy się w następnym tygodniu w jeszcze lepszych nastrojach. Miłego dnia życzę, Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin, a moim gościem w studiu była pani doktor Ewa Kurek. Dziękuję Państwu za cierpliwość, panie redaktorze, również, i przyłączam się do prośby pana redaktora, żeby Niezależny Lublin przetrwał. Dziękuję pani doktor. Dziękuję.